Szanowni Państwo, witamy Was serdecznie i chcemy za pośrednictwem strony internetowej mediów społecznościowych przekazać Wam nasze zaproszenie i też prośbę do wspólnej akcji, którą dedykujemy w tym roku przez świecę wielkanocną Caritas, którą chcemy pomóc i objąć pomocą rodziny Syrii. Ta świeca to przede wszystkim znak Chrystusa Zmartwychwstałego, bo to światło Chrystusa, które On przynosi pokonując śmierć i tym światłem ogrzewa nasze życie. Na tej świecie jest aplikacja Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest na imitacji takiego krzyża, który jest w formie drogi. To znak, że On towarzyszy nam w drodze naszego życia. Pomaga wtedy, kiedy jest też ciężko. I razem z moimi przyjaciółmi podopiecznymi Caritas chcemy Państwa serdecznie zaprosić do tej wspólnej akcji, która w tym roku na prośbę biskupa Tadeusza Lityńskiego, biskupa naszej diecezji, ma objąć konkretną pomocą rodziny z Syrii. I dzisiaj, dlatego że prosimy i zapraszamy wszystkich, i różne instytucje, i osoby życia społecznego, i też wspólnoty do tej akcji, postanowiłem zaprosić naszych podopiecznych Caritas, żeby oni do Państwa zwrócili się z zaproszeniem. Zwracam się do Państwa z takim zaproszeniem o zakup tych świec dla tych rodzin potrzebujących w Syrii, którzy nie mają prądu, brak im żywności. Po prostu to będzie taka symboliczna pomoc dla nich wszystkich, od nas wszystkich. Tam jest wojna w Syrii. Bez prądu są ludzie, bez jedzenia, bez leków. Myśmy też to przeżyli i przeżywamy w dalszym ciągu. Pomóżmy wszyscy ludziom, którzy cierpią tak jak my.